Cześć, z tej strony Ziwak i witam Was w kolejnym odcinku z Simsów. Co mamy do roboty? Ja zrobię tak. Pierwsze podniosę kamerkę. O, teraz powinno być ok. I teraz skończyliśmy w tym, jakby jesteśmy w tym samym miejscu. Ja sobie radio wyłączę, bo mnie jakby na dłuższą metę denerwuje. O, jubileusz! Mamy rok naszego związku. Jak wygląda z urodzinami? Chyba dosyć spoko stoimy. Młoda będzie miała pewnie w tym odcinku urodziny. Nauczycie umiejętności pisania. Popatrzcie, że ona już chce się uczyć pisania. Może będzie jakby... Może zacznie ćwiczyć? Jakby jak dla mnie jest to na rękę. Juanita jest główną kucharką. A my jesteśmy? Juanita pracuje z Sandy. Sandy jest na jakim poziomie? Szeregowa kucharka. Dobrze. I przydałoby się, żeby nauczyła się dalej gotować. Tak więc ja jestem za tym, żebyś podała tam obiad, jakieś różne rzeczy. Nie gotuję. I dzięki temu powinna się tam uczyć. Co z tobą, Karynko? Chcesz napisać 5 powieści, ale córka ci zajęła biuro, ale ty sobie śpisz, więc jest całkowicie okej. Richard, chcesz nowy wpływ u kojonów. Co trzeba zrobić, żeby... Oj, nie powinno to tu lecieć. Ktoś dał subskrypcję i poleciała mandaryna. Dziękuję bardzo za subskrypcję, ale nie widzę kto. To nie live, Monia Ogar. Co potrzebujemy? Potrzebujemy prowadzić badania naukowe, równania. Graj w gry wideo, co jest ciekawe. Mógłby grać z tym, że ja bym chciała, żeby on tam patrzeć w gwiazdy z tą osobą, ale słodko. Dobra, oni są razem, więc to jest bardzo fajne. To faktycznie może sobie pograj. Może graj sobie w FIFA. A Marianek chciałby zrobić lody w rożku. Chciałby odkryć gwiazdę. Może damy mu taką możliwość. Przeszukuj galaktykę. To się tak robi, nie? Idź, poszukaj. Marian zaczyna czuć się chory i Richard tak samo, więc chyba nie powinien wychodzić na zewnątrz. Zostać... Aha, on chce się zaprzyjaźnić z Mindy. O, on już nie jest w kujonach. No trudno, życie. Vanessa nasza jest... Aha, śpiąca. Myślałam, że głodna, ale śpiąca. Dobra, niech oni tu sobie ogarniają życie. Znowu bardzo dużo duchów mi wyszło. Odkrycie nowego obiektu udało się, więc się będzie nazywało... Może, żeby było ciekawie, to będzie Nairam. W sensie Marian od tyłu. Vanessa zaczyna czuć się chora. Wszyscy są chorzy. W takim razie do łóżka. Chociaż mógłbyś grać, nie? To chyba normalne, że na przykład jesteś chory i grasz sobie w grę na kanapie z duchami dziadków. Przecież to jest całkowicie normalne. Znaczy dziadków i pradziadków. Poproś o historię na dobranoc. Weź wychilluj. Ty mi zaraz zamarzniesz, więc też idź spać. Musisz to wyleżeć. Co tu się dzieje z tymi duchami? On gra, ta poszła spać, Sandy poszła spać, Grażyna w sumie wstała i coś je. Czemu nie jesz wegetariańskie rolatki? Takie dobre żona ci przygotowała. Aha, Janusz udaje, że umarł. Dobry pomysł, Janusz. Wkurza mnie, że te duchy wychodzą. Mówiliście, daj na cmentarz te grobowce, ale tak smutno trochę. Jak wygląda nasze drzewo? Ja tak co jakiś czas wracam do tego drzewa, bo tak mnie ciekawi, jak to u nas wygląda. Na razie bez jakichś większych zmian.
Co ty, Marian, chcesz? W ogóle, co ty byś chciał robić? Pogadać z Simką? Jest taka godzina, że nie pogadasz. Z Loren, dobra, chrzani Loren. Naprawko, aha, to dlatego z nim gadasz. A nie, to nie twój komputer się zepsuł. To napraw. Może cię prąd nie pokopie. I za jakiś czas pójdziemy na... Aha, pokopał. Okej. To uniknąłeś śmierci. Gratuluję. Może pójść Totka. Dobrze ci radzę. Ty miałeś siebie umyć. On wziął i umył prysznic. Dobra, znowu napraw. Kiedyś ci się uda. Ja bym się bała, bo jak komputer dymi, to nie jest dobry pomysł, żeby naprawiać go wtedy. Ej, gdzie Marian jest? Był chory. Ja myślałam, że on śpi tam w łóżku cały czas. Dobra, spełnijmy marzenie Sandy, póki jeszcze żyje. Ona by chciała być umiejętność pisania i malowania na full. Malowanie ma, z pisania jeszcze trochę brakuje, więc niech się tym zajmie. Niech sobie słucha tapcastu o pisaniu. I niech dalej pisze książkę. Aha, nie napisała. Jakby napisała to już. To niech powieść humorystyczną. Gdzie znikają skarpetki. To będzie taka powieść. Niech pisze. Marian chce być legendą szachów, więc niech sobie gra w te szachy. A nie, on musi iść do szkoły. Okej. Jezu, co ci jest? Ziomeczku, pęcherz. Koleżanko. W ogóle jaki ty masz zły humor? Nie rozumiem dlaczego. Przecież siedzisz tu, czemu nie jesz? O co w ogóle chodzi? Ja bym chciała, żeby... Jakie oni mają oceny w ogóle? 4, ten ma 5. No ale to niech się uczą normalnie. Ta ma 3 w ogóle, wyrąbane. Ej, oni są chorzy, nie powinni chodzić do szkoły. A ty kiedy idziesz do pracy? Za 7 godzin. To dzisiaj sobie faktycznie z współpracownikami posiedzisz. I chcesz być bogata... dobra, zobaczyć ducha bogatej małżonki. Dobrze. Mam nadzieję, że jak Karyna umrze, to Sandy ją zobaczy i się spełni. Dziękujemy za rozwagę i zostawienie chorego dziecka w domu. Aha, Marian poszedł na wagary. Lol. Dobra, to sobie tam gadajcie. Te dwójka dzieci się męczy, a Marian korzysta z życia. Ale coś się zepsuło. Z daleka widzę, że coś się zepsuło. Posprzątaj to. Sandy, halo. A ty czemu nie piszesz? Popisała 5 minut. To jest praca w domu. Popisała 5 minut i koniec. Czy ja nie mam sprzątaczki? Ja myślę, że powinna przychodzić sprzątaczka. Może zapłać rachunki? Jak my stoimy z kasą? Mamy 16 tysięcy. Chyba dobrze, nie? Wartość domu jeszcze powinna się wliczać. O, mamy sprzątaczkę. Wartość domu się powinna jeszcze wliczać. Chcesz znowu odkryć gwiazdę? Zrób sobie te lody w rożku. Jesteś chory, to... Moja mama zawsze mówiła, że... Jak jesteś przeziębiony i zjesz lody, to albo ci pomoże, zaszkodzi ci już nie zaszkodzi. I tak dalej, więc... Do tej pory używam tego argumentu. Dobra, co ty chcesz? Przygotować eliksir radykalny czegoś tam. Dobra, to poodkrywaj sobie. Vanessa... W sumie nie powinnaś mieć złego humoru. Przecież jesteś tylko chora. Cuchnące robaki. Nie, one... Nie, dajcie spokój. Sandusiu, kochanie, zajmij się czymś. Kupić obiekt. Kupić obiekt. Nie wydajemy pieniędzy. Powinnaś do pracy coś przygotować. Na przykład jedzenie.
Podaj lunch. Aha, idziesz do roboty. Dobra, to nie będzie dzisiaj awansu. Debatuj, aby zdobyć prezesurę w miejscu o nazwie szkoła i stadion. Tak, ty możesz, tobie to pasuje. Odrobię lekcję. Czemu nie mogę kliknąć idź? Czy coś takiego? A, anulowałam ją. Okej. Okay. Coś mi się pomyliło. Czemu nie wyjdziesz, kochanie? Przeszkadza ci to, że nie wychodzisz? To czemu nie wyjdziesz? No. Halo? Może nie, szukaj skarbów? Jak to zrobić? A to, tobie chyba to nie idzie. Zaczaj się na ofiarę. A ty? Też się zaczaj na ofiarę. Bawcie się tam jakoś. A nie, nie, nie chcemy. Wiesz co? Wróć do domu. Czemu on odrabia siedząc pod szkołą na ziemi? Tak się nie robi. Ej, ty właśnie miałaś spędzić czas ze współpracownikami, bo to u ciebie kuleje. Ej, w sumie powinna mieć awans. Popatrzcie, ma wskaźnik oceny bardzo wysoki. Marian odkrył jak poprawę nastroju. O, widzicie. Vanessa zobaczyła konia. Nowa coś znalazła. Pięknie. Dobra, nie chcemy tego. Nie chcemy, nie chcemy. Weź ty sobie, graj w te szachy. Albo jeszcze raz, najpierw tapcast. Bardzo dobrze mi to poradziliście. Dziękuję, dziękuję. Logika i dopiero graj. Będziesz się uczył dwa razy szybciej. Marian jest geniuszem, nie będzie miał problemów z opanowaniem logiki. Tygryska nie złapała. Złapała skórę węża. Okej, to jest rzadkie. Tryblobit. Iliś klonów, to ten tryblobit dajmy sobie tutaj, cokolwiek to jest. A tu mamy skórę węża i kolorowe pióro. Wyłączmy to radio, miałczo. Wyłącz. Dobrze. Eliksir poprawiania nastroju, zabawka, miszumiś. Lekcje odrób sobie, bo nie skończyłeś. Ty masz zrobione i ty... odrabiasz. Dobrze. Ładnie wszystko. Jak tobie poprawić humor? W sumie ona powinna mieć swój komputer. A ma swój komputer. No tak, no bo do pisania. Niech sobie, niech faktycznie się nauczy pisać. Że inspirowała się swoją mamą. O, 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 co to? Opiekunka zwierząt. Adoptować tyle znajdę, ale kochane. Możemy to dać. Możemy to dać. Może nie zniknie. Jak zniknie, to znaczy, że nie było pisane. A tobie co jest? Tak, lody w rożku. Żona tyle żarcia zrobiła. Jedz resztki. Żona tyle jedzenia zrobiła. O, awans. Stała się cukiernikiem. Pięknie. Możesz nowy nabytek. Preparator składników. Sandy świętuje rok produktywnej pracy. Miała pierwszą rocznicę pracy. Miała przyjęcie w pracy. Szef coś jeszcze dał. Jedzonka. Wyjmijmy to od razu, bo ja zapomnę. A nie. Właśnie kotek nam umiera. Tygryska czy który kotek umiera? Tygryska umiera. Kosiarz przychodzi po tygryska? Możesz coś zrobić na kosiarzu? Nie. Po nową czy po tygryskę? Opłakuj. Opłakuj. No, przyszła na nie pora. Ej, bierze kotka. Boże, jakie to jest ładne. Czy nie bierze kosą tak ciach? Tylko kosiarz się bawi z kotkiem. A, mimo to wszystko bierze kosę. Nie, zmienił na... Boże, jakie to jest słodkie.
pierwszy raz widzę, jak zwierzak umiera w Simsach. Przepraszam, ale to jest kochane. Przepraszam, ja wiem, to nie wypada, ale to jest mega kochane. Znaczy, że faktycznie zrobili to w ten sposób, że kosiarz nie bije z całej, wiecie, nie bierze tego, tylko czemu nie mogę podnieść? Jakby, wow, podoba mi się to. Ale teraz będą smutni. Sandy jest w żałobie. Wszystkie rzeczy zostały przeniesione do Sandy. O Jezu, młoda nam zemdlała. Ja pierniczę, ale czad. Poprawianie dawnych błędów. Leslie Nowak po lekturze kilku z twoich pierwszych książek stwierdza, że nie nadajesz się do tej roboty. Leslie, to jest mojej siostry córka. I dziewczyna mojego syna. Udowodnij, że rozwinęłaś swój warsztat. Dobrze. Będziemy się przylizywać przyszłej synowej. Co ona tu ma? Boi się ciemności. Jest przestraszona. W żałobie. Rozsiewa zarazki. A że tu jest ciemno? Przecież jasno jest. Dajże spokój. A pierwszy raz widzę, żeby Sim zemdlał. No jest smutek i żal. Naprawdę jest smutek, ale kochani, no musisz iść spać. Nie możesz się wypłakać? Nie, to w czwórce się da wypłakać w łóżku. Juanita jest emerytką. No widzicie. Czyli sobie chyba nie poflirtuje Sandy. Ej, Sandy jest jednocześnie podekscytowana i no w sumie życie. To jest całkowicie normalne. Musi trochę dogotować, nauczyć się. Z nią jest daleką znajomą. Czyli chyba nic z romansów. Idź też spać. Idźcie, sen wpływa dobrze na złe rzeczy. Na złe wydarzenia, o. Zjedz sobie i też idź spać. Ty. Do kibelka. O, bawi się wodą, tygryska. Tu. Jedz resztki ciasta i też idź spać. Bo rano musicie żyć normalnie. Dzień miłości. Kary i Richard się obściskują. Lepiej... Co? Kary i Richard? Jaka Kary? Co to za głupoty? Kary Parrot? W sensie to jest jakaś plotka, tak? Richard tu śpi, no. Dziwne, żeby było inaczej. Tygrysko, baw się zabawką dla kota. Gdzie masz swoje zabaweczki? Aha, nie masz zabaweczek. Chyba gdzieś wyrzuciłam to pudło z zabawkami, co? Ale teraz już tak, to mogę usunąć, bo już po świętach, święta i po świętach. Weźmiemy sobie zwierzaczki i zabawki. Koty, tu to musi być. Skrzynia z zabawkami. Kotek sobie nie wyciągnie. A nie, weź zabawkę. Proszę, weź sobie. I się baw. Bo po ciebie też niestety za niedługo przyjdzie kosiarz. Ej, ale tygryska była adoptowana jako pierwsza. A pierwszy zmarł ten czarny kotek. On był przecież starszy. Ten jest starszy niż tamten. O, Vanessa ma urodziny. O kurde, musimy jej kupić tort. Znowu zapomnimy i tyle będzie. Cześć! Mała zmiana. Nagrałam wczoraj 20 minut i dzisiaj dogrywam resztę, więc... Nie, że się przebieram w 3 sekundy. Dobra, na czym skończyliśmy?
oni się ogarniają, ogólnie humor jest kiepski, żałoba trwa. Oni uważają, że są, znaczy jeden uważa, że drugi jest w porządku, to dobrze. Zawsze mnie to śmieszy, w sensie, kiedy bracia jeden do drugiego mówi, że uważa, że jest w porządku. No. Zostań przyjaciółką Sima Miriam, aby poprawić swoją charyzmę. A, bardzo chętnie. Miriam, to jest twoja szefowa, tak? Miriam, główna kucharka. Nie, to jest Juanita. A kto to jest Miriam? Kto to jest Miriam? I czy wy się w ogóle znacie? To po co ja to wzięłam? Szef ma się... otrzymujesz polecenie. Ej, miałam coś przeczytać. Czy ty to kobieto zrobiłaś? Sekrety kuchmistrza. Czytaj ponownie. Przeczytała to skubana. Dobra, Sandy jest kimś spoko. Oni poszli do szkoły. Więc ładnie. Wspólne nocowanie z kimś. O, fajne. Że jakiś dzieciak mógłby przyjść. I to już jest chyba zepsute. A nie, to jest karma. Ale to jest zepsute, więc słabo. Coś śmierdzi. Zapominam im wyciągać tego żarła. Dobra, fuck czy meat? Ty co to miałeś zrobić? Sprzątnij zepsute jedzenie, no i pisz dalej. Nie graj, tylko pisz dalej. Gdzie znikają skarpetki? Dziękujemy za rozwagę i zostawienie dziś chorego dziecka w domu. Nikogo nie zostawiłam w domu. Richard, ty leniuchu. A reszta dzieci ma zarażać. Atrakcyjne towarzystwo. Ktoś mu się podoba. Dobra, sama chcę Leslie, patrzeć w gwiazdy, pogawędzić, zdobyć nowy ten. Może graj faktycznie sobie, a może online graj z kolegami. Że to będzie coś. Czemu oni tędy nie wchodzą? Co mam tu przeszkadza? Serio, co nam tu przeszkadza? Halo? Wiem, że smutek, płacz i zgrzytanie zębów. Nie chcę nic mówić, ale zaraz wam drugi kotek umrze. Będzie smutek i żal. Ale no co zrobicie na takie życie? Graj online. Na konsoli? A abonament jest wykupiony, przepraszam bardzo. Czemu nie grasz? Bo ci kota wzięli? To nie będziesz grał? Halo? Co się zepsuło? Nie. Graj online. Nie wiem czemu. Jak na konsolę klikam, to nie działa. Dobra, niech on gra, ten w szkole. Tygryska ogólnie jest bardzo smutna. Chciałaby trochę podrapać, gdzieś się przespać. Sandy, ogólnie nie graj w gry. Matka, bierz się do roboty. Użyj kibelka. W ogóle, czy ktoś karmi naszego szczurka? Może faktycznie napełni jedzeniem. Baw się i potem go odłóż. Też nam nie kitnął. No i mówiłam, tygryska. I też na zewnątrz. Gdzie jest tygryska? Halo, tygrysko? Nie, stop. Zobaczyć, jest tygryska. Nie myślę, że w tym samym miejscu. Nie, to jest kosz na śmieci. Gdzie jest tygryska? Tygryszko. Tygryszko. A tu? Nie, to nie tu. Gdzie jest tygryska? Żegnamy tygryska. Ale to jest słodkie, że on nie z kosą idzie. Nie wiem, że mówiłam to już przed chwilą. A to ogólnie bardzo smutny czas dla nich. Im jeszcze żałoba nie przyszła, nie? Dwa dni. No. Kolejna żałoba. Stres. Fajne to jest, że on się tak bawi z tym kotkiem. Ej, nic nie widzę. I siup. I kotek odleciał. No niestety. Mamy po kotkach naszych kochanych. Gdzie się grób pojawił? Czy oni się cieszą? I nie ma grubu tygryski? A jest urna. Dobra.
Możemy dać na zewnątrz? Możemy. Ja bym dała koło reszty zwierzątek. Był Otis, aż piorun strzelił. Czemu nie mogę tego... Nie wiem, czemu nie mogę tego przemienić. Ale na szczęście mogę to wziąć. Najwyżej na kodach to przekręcę. A nie, da się. Dobrze. Tu są dwa kotki. Nasze piękne, niestety. Ale bardzo długo żyły. Malutkie. I im damy może jakieś wspólne kwiaty. Mamy tutaj różne kolory. Mało tych kwiatów. Tak dawać im samy trawnik, to tak trochę smutno. Pastwisko, no na bank, nie? Żwir i piach, może różne? Może jakiś kryształ? Nie wiem, brzydkie to. O matko, to też brzydkie. Igły, mierzwa, staw? W sensie... bez sensu. Dobra, bierzemy kwiaty. Niech będą. Może im damy kolorowe. No, niech tu leżą. Niech im ziemia lekką będzie. Nie tak. Weźmy świecę. Się tu pokaźny cmentarz robi. No, tygryska umarła. No, tragiczne mają nastroje. Tragiczne. W sensie pod depresję to już wpada. Sandy widzę wyrąbane. Nie no, wielki dramat. Nie, wracaj do domu. Musicie odpocząć. No, halo, do roboty. Praca się sama nie zrobi. Smelisa, czekaj, z kim ty musisz się zaprzyjaźnić? Simem Miriam. Stańcie się przyjaciółmi, ale to będzie ciężkie do roboty. Tak mi się wydaje, bo ona w ogóle tej Miriam nie zna. Więc pozdro. Gdzie ty jesteś? No, płaczecie. Jak ci mogę polepszyć humor? Dobrze by było wpływy mieć u kujonów. Dobra, graj sobie. A ty, matka, kochanie, proszę nie siedzieć. Tylko się brać za pisanie. Kurde, miałam urodziny zrobić. Czemu ja nie zrobiłam urodzin ostatnio? Przecież kupowałam tort. Nie? Jak to się w ogóle stało, że... Gdzie jest ten tort? Lol, zaraz będzie miała urodziny i będzie, że jest w ogóle tragicznie. Vanessa. Dmuchaj, dmuchaj. Nie, nie odbieraj teraz telefonu. Dobra, matka, wstawaj. Chłopaki, chodźcie. Tata dzwoni z życzeniami. Brawo! Ona może być ładna. O, zbierz jakieś obiekty. Ej, to by było fajne, żeby ona zbierała. Chociaż takim zbieraczem, żeby została. Kim ona jest? W ogóle jakie ona ma cechy? Wirtuos, mój książkowy i tchórz. Nie pasuje mi do jakiegoś takiego poszukiwacza. Osoba, która kocha naturę na przykład. Może dałaby radę z czymś takim. Vanessa osiągnęła wiek, bo kiepskie podejście do nauki nie możesz. I ma duszę towarzystwa. No to ona kompletnie... Boże, jaka fryzura. Nope, nope, nope. Szybko się przebierz. Matko kochana. Dobra, ja ją odświeżę i wracam. Okej, wracam. Zapomniałam, że jakie stroje w trójce są dziwne i że muszę ściągnąć jakieś mody, bo jest kiepsko. Jeżeli chodzi o twarz, żadna fryzura mnie do niej nie pasowała. Kompletnie żadna. I te, jakby te włosy pasowały najbardziej, chociaż nie lubię długich włosów, bo denerwują mnie, jak odstają. Dlatego ja bym chciała dla niej jakąś fajną, krótką fryzurkę. Też nie wiem, czy nie ściągnę, bo te, co mam, się do jej twarzy nie podobają. Strój imprezowy ma taki... Do spania, sportowy, do pływania zwykły strój kąpielowy i na wyjścia też w
w sumie nic zaskakującego. Mówię, muszę coś ściągnąć, bo po czwórce, w której mam mody, znaczy zawartość zmodyfikowaną, no jest kiepsko moim zdaniem. Co ona chce? Nauczyć się umiejętności pisania, to ja bym była za tym, żebyś wzięła sobie od kogoś multitap, Vanesco. Słuchaj tapcastu o pisaniu i spróbuj sobie pisać jakieś, nie wiem, rozpocznij powieść faktu. No zawsze jakiś grosz wleci, więc... Dobra, dziękujemy, ale na studia na razie nie idziemy, bo są za młodzi. Ona urodziny będzie miała dopiero... Niech się nazywa... To chyba, nie wiem, jaką wziąłam. Renderowane wielokąty historia. O dwóch kotach... co nie jeździły koleją. Niech pisze. Teraz tak, ona ma jeszcze 14 dni, a oni mają 4, więc jakich oceny? Prace domowe bardzo kiepskie, więc odrabiaj. Fajnie by było, bo pójdziemy na studia. On powinien mieć 6, 5, czyli prawie najwięcej. Jeszcze jutro idą do szkoły, więc musi mieć dobry nastrój, ale ja bym była, żebyś ty... Co ty w ogóle umiesz? Majsterkowanie, logika. Ja bym była, żebyś ty logikę może ćwiczył. Chociaż ty jesteś takim logicznym człowiekiem. Ćwicz sobie grę w szachy, jak odrobisz. Sandy. Pewnie do roboty idziesz za chwilę. A, już jesteś. Czy już wychodzisz w sumie. Kiepski mieli wczoraj nastrój. Jakby kiepski był wczoraj nastrój. W wakacje jak najbardziej. Jakby wczoraj, tego dnia. Już jedziecie? Dobrze. To jedźcie. A nie robimy imprezy. Ostatnio była impreza. Oni teraz się szykują do nauki. W ogóle mają smutny nastrój na imprezę. Nie będą robić imprez. Ona chce podjąć pracę dorywczą. To nie byłoby głupie, mimo wszystko. Majori. Ktokolwiek to jest Majori. Z jakiego domu ona jest? Co za ludzie? Riffin, Jacqueline. Kto tu mieszka? Nie mam pojęcia. Dobrze. Wróćmy do naszych ziomów. Nauczycie prowadzenia. No widzicie. Może poprosić kogoś, żeby nauczył ją jeździć. Chociaż to się nie przydaje, bo potem w każdy z nich umie. Nie trzeba zdawać prawa jazdy. No duchy wyszły. Kogo tym razem witamy? Czy Janusz? Nie, Ksander. Czy mógłbyś stąd wyjść? Czy go opieprzyć? Nie, czy go ochrzanić? Nie, grubiańsko się powitać. Powiedzieć mu... Nie wiem, jak Dytch by sobie poszedł. Ktoś jeszcze wyszedł. Kotek? Kotek. Nie, Otis wyszedł. W ogóle lampę tu mam. Zarąbisty pomysł, Monka. Nie wiem, czemu tam jest lampa. Jakby robiłam remont jakiś. Gdzie mi brakuje lampy w tym domu? Wszędzie są lampy, wszędzie są lampy. I to nawet po kilka. Dobrze, nad stołem niech będzie. No mieli jaśniej. Pierwszy raz widzi ducha. Codziennie w nocy duchy wychodzą, on pierwszy raz widzi. Ej, Otis jest, popatrzcie, to jest właśnie dobry pies. Przyszedł z grobu, żeby się przespać. Nie widzisz ducha, stary, bo jesteś w swoim pokoju, a duch jest w innym pokoju. Więc nie wiem, jakim cudem byś go widział. Spoko, luz, chill out.
Legenda szachów. Dobra, do opanowania mistrzowskiego logiki brakuje nam w sumie niewiele. To będzie dosyć proste i zostać arcymistrzem szachowym. A do arcymistrza trzeba robić jakieś te? Chyba jakieś turnieje? Może? To będzie chodził. Ostatni dzień szkoły, kochani macie. Ostatni dzień szkoły przed tym i co? Nasypało. Cztery pory roku mnie wkurzają. Możesz wyjść stąd? Lala. Tak. Dzień śnieżny, idę do szkoły. Zrozum to. I zaraz skończą szkołę. No, chcę się nauczyć gry na gitarze, to ciekawe. Nie, nie idź. Aha, ceremonia. Kurde. Ej, to ten drugi też powinien iść. Czemu nie poszli? W jakich godzinach to jest? Do czwartku. Jest środa, czyli to dopiero jutro. Boże, ale masz słaby humor. Wracaj do domu. Wracajcie do domu, macie obrzydliwy humor. Richard to widzę wyrąbanko. Poszedł do pokoju, lody sobie poszedł zrobić. Sprzątnie zepsute jedzonko. A ty w takim razie jedz resztki ciasto. Rodziców nie ma, to możecie jeść takie rzeczy. Ty też jedz resztki, a nie lody. Tylko lody w głowie. Mam wahania nastroju. Brak efektu nastroju. Lepsz. Ćwicz szachy. Ty tam rób, co tam chcesz. O, użyj sobie, nie denerwuj się, zepsuło to się zepsuło. Nie umiesz naprawiać, ale idź napraw. W Simsach się szybko uczycie. Jak w Agarach, jak zwolnili ze szkoły. To jak to jest robione? I gdyby mi się zepsuł prysznic i ja, nie mając w ogóle pojęcia, nie czytając nic, wzięłabym się za naprawę, to raczej słabo by to wyglądało. Naprawiłaś, już nie płacz. Dobra, pisz dalej. Pisanie? Pisz dalej. Co ty chcesz? Przybywać późno? Nie będziesz przybywał późno, chłopie. Ale pogawań sobie, zadzwoń do swojej dziewczyny, do której, jakby z którą nie gadałeś od czasów w sumie waszego ostatniego widzenia, czyli jak byliście ze sobą. Spróbuj zadzwonić za około 23 godziny, to jej nie będzie przez 23 godziny w domu, gdzie ona jest. Jakby, co? Chwal się. Pięknie. Co wy możecie jeszcze robić? Przestraszony. Ty graj, bo w sumie... A, bo wiecie co? Ja wam te szachy dam tak, żebyście mogli we dwie osoby grać. Barek ci nie jest potrzebny. Po co? Była impreza, minęła. Graj sobie z kimś. Na przykład z bratem. Ty graj w szachy z Marianem. No. I im powinna się podnosić zabawa? I towarzystwo? Chyba? Nie, spadaj. Towarzystwo? Myślałam, że się podnosi. Bo sobie tam trajkoczą coś. Powiem wam, że na te wakacje to wcześniej pojechali. Myślałam, że to na samo weekendy jeżdżą. 3 dni do zmiany grupy wiekowej, czyli w następnym odcinku będziemy szli już prawdopodobnie na studia. W końcu. W końcu. Bo mam dodatek, z którego praktycznie nie korzystam. Może ty odbierz te gratisy. To może dla ciebie są takie same jak tamci? Tak, takie same. Ona chciałaby trochę odpocząć, więc może iść spać?
już nie płaczcie. Będzie dobrze. Kochani, będzie dobrze. A ja w tym miejscu kończę. Mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał i do zobaczenia w kolejnym. Ja sobie chyba właśnie wgrywam jakieś mody pomiędzy nagraniem. Chociaż kilka. I wrócę do Was i będziemy dalej grali, więc trzymajcie się cieplutko i buziaki, pa!